Cześć, witajcie. Lecimy eksplorować dalej to miejsce, bo tutaj nie byliśmy jeszcze. Jest tu kapliczka, tutaj też szedłem, już tutaj wracałem. Ale tu też trzeba jeszcze sprawdzić dokładnie później, bo tu widzę coś na górze jest. Tam jeszcze góra. Ale idziemy tędy. Tutaj nie byłem. Tu też nic nie ma? Jest przejście nawet. Kurczę, co tu jest jeszcze? No, tutaj też nie byłem. Even the rocks on the ridge have come to life. In that cave, there's a rock quarry lurking, holding secrets, I bet. Dobra, jakaś jaskinia. I shall find my way out. Rocks are turning into quarries. It's no small matter. In that cave, there's a rock quarry lurking, holding secrets, I bet. Should you uncover the reason, I shall find rocks turning into quarries. Does no small matter. Dobra, nie wiem, pogadałem z nim. Na razie idę stąd. To jakieś może ukryte ściany. Idę dalej, ale tu jest postać kolejna. No tak, tutaj byłem w poprzednim, ale tu, czy ja byłem? Nie, no to się łączy chyba z... Ta, chyba, to się pewnie... Pewnie coś innego jest, kurde, co jest? No jeszcze sprawdzę, bo już normalnie... No skrzynia jakaś, też tu nie byłem, to tu kolejne przejście jest? Ale czad. Nie, ale to się łączy chyba. Kurde, to się jeszcze z czymś innym łączy. Nie no, ale jazda. No to tędy idziemy, no zobaczymy co to. Dobra, spokojnie, jeszcze raz przyjdę. Co tu się ty... Ale to się nie łączy z tym, co ja tu byłem po lewej? Zaraz zobaczymy. Kurde, miałem iść na górę. Ale tu widzę, że też coś jest, no normalnie. Gra na tajemnicę. Muszę sprawdzić, czy się łączy, czy nie. Ale tam była skrzynka jeszcze. Tam będzie strzelał w górę. To wziąłem, tak, z tej strony wziąłem, bo się cofałem stąd. To się łączy na pewno. Co to jest w ogóle? Co to jest? Podejrzanie wygląda. Dobra, tutaj się łączy, tak? Tutaj byłem. Tu nie, tu jest jaskinia, czyli tu jest ten bydlak. Yeah.
Kurczę, to jest jaskinia nowa, tak? No normalnie. Nie no, przecież to było. Tylko to było z boku, tak? Raczej tak. Ale tu nie byłem wszędzie. Kurde, już nie wiem. Niezły, nieźle, mocny. Głazolina, duchy, no właśnie. Kolejny duszek. Kurde, ja tu nie byłem. Dobra, idę tędy. Ale jeszcze cofnę się. Dobra, nie cofnę już się, najwyżej później. Idę na tych bossów, bo tu są bossowie. Ta postać pewnie tutaj. No i co? Słyszę cię, ale nie widzę. To wszystko fajnie, ale... O, jest, dobra. Czyli jest to oko szóste, chyba, tak? Sześć, tak. No ale co z tym zrobić? Gdzie to mam? No, tu nie byłem. No dobra, idziemy dalej. No ale co to jest tutaj? O co chodzi? Tutaj. Aha. Obudziłem, matka kamieni, dobra, okej, ojej ja. Dobra, fajnie.
Matka kamieni, dobra, ją rozwalić może szybko. Bo ci to będą upierdliwi. Tak, i będzie ich coraz więcej, no właśnie. Niestety. Dobra. No bierz. Kurde. Matkę trzeba rozwalić, kurde, bo... Nie! Bierz! Dawaj ją. Dobrze. Esencja kamienia, ważne przedmioty, dobra. Przędza, dobra, esencja kamienia. Też mi coś to mówiło, okej. No dobra, matka kamieni, to był taki bosik. Mini bosik, no. Do pokonania szybko. Esencja kamieni, no dobra, to idę do tego tam na dole, nie? Co gadałem z nim. To było oko szóste, szóste na pewno. Bo miałem 5-6 mam. To co teraz? Dobra, tam idę. No taka jaskinia mała, no. Co to jest, kapliczka? Dobra, to z tej strony to było? Kurde. No tak. Dobra, spoko. Idę dalej. To się łączyło z tym... No tak, mogłem minąć, no jest. Tak, minąłem to. Idę do niego. A tu nie wiem też, czy byłem. Nie, to była ta skrzynia, ale ominąłem ją. Faktycznie. No to wziąłem. Wtedy, dobra, okej. To się tak wszystko łączy, tylko takimi trochę krętymi drogami. A tu jeszcze ten gościu. Nie, tu już byłem początek, nie? Tak. Dobra. To teraz góra i gadam z nim, z tym na dole. Tak, to jest połączone z tym i z tym, okej. Ale upierdliwy, ale... No i co mi powiesz? No w jaskini byłem, ale nie wiem, czy to o to chodziło. Dobra, ten już nie żyje. Gadam z tobą. O kurde! Ale bydlak. Co? Muszę go załatwić. Rozmawiaj. Kurde, jaki... Ale zdrajca. Kurde, co jest? Zdradził. Kurde, ty. Taki jesteś? Ale mocasz. Człowiek w kamieniu normalnie. Co to... W jakim kamieniu? Tutaj teraz. Uciekamy stąd. Dobra, daj spokój. Co to było? Chciałem mu coś pomóc. Dobra, dawaj, ten jeszcze. Niezła. Okej. No, co ty tam masz?
Normalnie to dwóch bossów było, mini bossów. Co ja dostałem? Nazor był zrodzony, dobra. Zmienia się skalnego Guaj, który jest niewrażliwy na wszystkie cztery plagi. Zwiększa potęgę, gdy zostanie trafiony. Jeszcze gadamy. Co za debil. Ja go już nie mogę rozwalić. Trudno. Człowiek w kamieniu. Jaki człowiek? Gdzie on tu jest? Aha. Czyli jeszcze można się coś do niego cofnąć. Dobra, dziwne to było. Dobra, dajcie spokój. Dziwne. Idę teraz na górę. No dobra, tutaj chyba tak mi się wydaje, że większość albo wszystko. Tu jest ta kapliczka, gdzie ona była? Tu. To idę w prawą stronę. Ale było takich dwóch minibossów. Dobra, teraz już góra. Dobra, tutaj skrzynia, nie? Gościu pilnuje, trzeba go załatwić. Kolejny rodzaj umysłu. Kurde, to jest do ulepszeń chyba, ale co? Gdzie ja mam iść teraz? Kurde, nie wiem. Chyba jednak tam muszę się wrócić, bo myślałem, że to jakieś przejście dalsze jest. Tu jakieś wieże, nie? Ale nie, no dobra, to idę tam na dół. Chyba, że tu zajdę gdzieś. No nie zajdę, no. Myślałem, że coś... Przejście jakieś. A po co jest to w ogóle? Przecież tu coś musi być, no. Dobra, to są sekrety, ja nie wiem. Idę tam, gdzie byłem. Przenoszę się jednak. Myślałem, że tu kolejne przejście jakieś dalej. Tak było widać, ale niestety nie. Przynajmniej na razie nie wiem. No to do kapliczki i przenosimy się tam, gdzie byliśmy w poprzednim. I lecimy tam na dół, było przejście jeszcze. Chyba, że tu coś tam na pewno. Nic nie ma. Dobra, tu mi też pokazuje tą postać, nie? Jakąś kryjówka szkwału. Co to za postać była? Gdzie to było? Muszę sobie przypomnieć. Straszne urwisko postać pokazuje, nie? Dobra, okej, okay. Czyli roztrzaskane kamienie. No to jest to, tak? No, bardzo dobrze. I tu jest nasze jedyne chyba już przejście dalej. Z tego co... No mogę się jeszcze cofnąć, bo... Ale już pójdziemy, bo mam przecież... tą maskę chyba już i tam potrzebne jest
i tam, gdzie był ten tygrys oraz te wrota tam obok jaskini tej takiej dużej, tak, okej, dobra, ale najpierw tutaj. Co jest? O co chodzi? Aha, dobra. Fajnie. No, ciekawe. No tak, i to jest dalsza lokacja pewnie. No, ognisko nowe. Dobra, okej, fajnie. Te wieże to widać stąd dopiero. Dobra, czyli musiałem tutaj. Okej. Fajnie. No, pomożesz coś, powiedz, coś dostanę. This befits you grandly. Hey, luckily I've got a horse for its rightful owner. Włos wielu zaklęć. A, czwarte zaklęcie, no super. No to, okej. Dostałem czwarte, tak, ale to pięć już w sumie mam tych zaklęć. No i co teraz? Tu jest kolejna location. Duża na pewno. Fajnie. Ekstra. A tu co mamy? Tu jeszcze coś na dół. Dobra, kolejna lokacja się tworzy, nieźle. Trzeba było tu przejść, no jasne. Fabułka dalej. Dobra, tutaj polecę jeszcze. Zaraz. Zamiast tych wrót na razie. No tak, czy te wieże było widać tam, nie? Dobra. To się zawsze przyda też. To boss jest, tak? O kurde. To jest tam boss. Słaby. Ogniem to na ogień. A jak to? Działa. Podpalamy. Daoista z makabrycznymi oczami. Dobra. Nie.
Dobra, wybuchłeś, wiem. Byłeś podejrzany. No dawaj, co jest? Kurde, on się wyleczył. Mini bossowie to są, pewnie to. Po nim. Wola, duch, rdzeń. No i jego dusza, dobra. Kurczę, co potwory. I wszyscy mogą być użyci w walce. Wonne pnącze. Dobra, to było do tykwy chyba, nie? Coś czuję, że te właśnie całe odwary, te napoje będą grały jakąś rolę, bo na razie bez tego gram. Dobra, idę tam drogą na razie. Idę tędy. Kurde, ale lokacja, tym myślałem, że to końcówka. A tu się dopiero jeszcze dwie drogi zaczynają. Ale że ja tutaj nie spadłem? Podobno można spaść, także jeszcze nie spadłem w przepaść. Góra, dół. Krzyczą. W męczarniach. Co jest? Co to? Oho. Dobra, użyj. Bosik następny. A, to jest to właśnie. O, po to to było. I tam też tą studię czytam, to może najpierw to. Oho, dobra. A później tam, oho. Dobra, czyli użyłem tego bębenka tutaj. To może będę mógł go teraz użyć tam dalej przy studni. No na pewnie też, bo to są takie mini questy. I co? To wszystko, tak? To jest ten most, co przechodziliśmy, tak? I widzieliśmy to z dołu, tak, chyba tak, okej. Okay. No dobra, no to tutaj chyba wszystko. Idziemy górą. Kurczę, poszedłem sobie. O, czy to jest z tej strony? Skrót? No tak, to jest skrót, właśnie tak myślałem. Ale jazda. Świetnie, bardzo ładnie.
Ale się to połączyło jak w Soulsach. No, to jest fajne, jak Soulsy. Bardzo fajny skrócik. Super nawet. A tu będzie ten skrót do tego. No, no jasne. To po co ja te przedmioty tam? No stąd se skróta zrobię. A nie, no jak dam to dopiero. Dobra, no to idę tam. Otworzy się. Czyli tu jest skrót do tego, dobra. Na dół, w porządku, fajnie. No tu była ta maska, tak? Potrzebna. No i to jest skrót. Ale po co to teraz otwierać? Jak można obejść? No ale dobra, otwieramy, no. Fajnie, otwarte wszystkie skróty. Super. No to co, dalej? Tu takie kółeczko, no tylko to, nie? Dobra, to tygrysa iść tam jeszcze dać mu? No dam, bo jestem blisko. A tu bliżej jest. Pójdziemy do tygrysa. Nie, tygrys to trzeba się przenieść. Bo chyba też mam ten przedmiot. Przy tygrysie. Tak jest, wejście do świątyni, zobaczymy, czy ja to już zdobyłem, czy jeszcze też nie. Kurde, co, przecież byłem tu odcinek ten. Może już jest. No mam to, oczywiście, no. Wszystko jest, za czym, co tu będzie teraz tutaj. No. Boss, ta? O kurde. No to się pobawimy. Ale to wygląda. Krew na dół. I co? Jakieś jaskinia? Dobrze tu przyszedłem, zrobione. Tylko co mi za to, co to dało? O co chodzi? Raz wyskoczy pewnie. Mogę tu wejść naprawdę? Kurde, tu mogę wejść? Ale jazda. Normalnie szok. Dobra, to ja może zrobię tak. Mam otwarte te przejścia tutaj, super. Zgłupiałem teraz normalnie. Ale dobra, w porządku. Dobra, wchodzę tam. Jestem blisko. Będzie chaotyczny odcinek, ale wchodzę, zobaczymy co tu jest. Oczywiście. Tam sobie dokończę później. Dobra, jasne, idziemy. No, niesamowite. To jest dobre. Też zaskoczyli fajnie. Taką jaskinią. Dobra, to może być jakaś krótka jaskinia na 10-5 minut, ale zobaczymy. Dobra, fajnie to wygląda. Ogień, czerwień.
Dobra, to są ci mocarze niebiescy. Dusza z nich. Ale upierdliwe dziadostwo, normalnie. No ilu jeszcze? Ilu zostało? I to pi! Dobra. Dziękuję. No fajnie, super. Nieźle. Sierżant Vivera. Kurde. Nie wiem, nie sprawdzam na razie. Idę po prostu dalej. Też to może jakiś skrót być. I wyjdę gdzieś, gdzie byłem. No wszystko mam już do tego, nie? Ale nie mam... Nie mam tych fajnych kosturów lub pancerzy jakichś fajnych. Po prostu ich nie mam, no. Szukam cały czas. Aha. Dobra, o tu mogę. Dobra, tu kapliczka jest, ale jazda. Dobra, znowu krzyczy. Dobra, ten wilk. Okej, czyli on jest tutaj. Od wywarów. Okej. Co tu można będzie robić u niego? Kupować, no bo on mi uciekł na samym początku, nie? Stwórz lekarstwa. Self-refinement is the way to make golden pills. Sklep. Dekor długowieczności, receptura. Dobra, no nie no, spokojnie. Pogadaj, co tu. Towary można kupować. Stwórz lekarstwa. Porozmawiaj. Lekarstwa niebios. O kurde. Ale jazda, to powoduje... Ale czat powoduje na trwałe zwiększenie twoich statystyk. Normalnie kosmos. Teraz rozumiem, ale w co tu pójść? Ale czat, faktycznie. Rdzeń. 13 mam rdzeń. Po co był rdzeń potrzebny? Wytrzymałość, to ja dziękuję na razie. W zdrowie bym poszedł. W manę bym poszedł. Wymagana wola 360. No mam, dobra, biorę. Idę w manę, bo to też jest potrzebne. Mogę dalej? Dobra, czyli on jest takim alchemikiem, który... Ale super, dobrze, że ja tu przyszedłem.
things can be my material, yet I choose the rarest few. No tak, mam składniki jakieś, nie? Maksymalna mana plus 10. Dobra, no i bardzo dobrze. Ja wolę sobie w manę trochę pójść, bo to się zawsze przydaje. Bo mało znajduję tego. Zdrowie 15. 3 zabiera. Mana już jeszcze raz, tak? Zrobię manę jeszcze raz. Seek from within to ascend. Seek from without to craft pills. Unique creation. Zrobię zdrowie jeszcze raz. I krytyk zrobię. Krytyczne obrażenia. Idę na to. No nie no, nie spodziewałem się tego. Gra nawet za tutaj zaskakuje. Obrona też ważna. Koszt 1. Obrona, tempo regeneracji, trzymałości. Ja wiem, czy taki ważny, wolę w manę iść. Odporność na mróz, na poparzenia mam, no bo to można z tego, trucizna, grzmot. Dobra, ja tu idę tak. Życie, na pewno jeszcze, 3. Mana jeszcze. Obrona też. Pójdę 1. Uncover the secrets of sky and earth. Kurde, ale czad. Faktycznie. Dobra, w życie też warto chyba, no jasne. Obrona plus 5. Teraz życie. Życie weźmiemy za dwa razy, nie? Czyli po to jest rdzenie umysłu. Super. W zdrowie poszedłem. Ile mam? Trochę tam dodało, ale... Ile mana jeszcze? 2, nie? Kurde, już nie mam. Na manę. Wytrzymałość. Nie potrzebuję. Na manę idę. Idę na manę. Koniec. I później dowalę sobie te właściwości i będzie bardzo dobrze. Ale czad. Trzeba to zbierać. Kupować można. I co mi zostało? 0 mi zostało, nic nie mam, no ale trochę lepiej, nie? No, trochę lepiej. Obrona. Trudno, ale obronę co zrobię sobie? Mogłem pójść w obronę. No ale dobra, spokojnie, dobrze jest. Śmier. Proszek ma. Aha, to też mogę. Śmiertelna. Proszek ocieplenia, ochłodzenia, przeganiający zło. No tak, to są normalnie napoje. Dobra, super. Dobrze, że ja go tutaj spotkałem. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Świetna, świetny sklep. Dobra, no na razie tego też nie używam. Super tego. Koryczka na grzmot, na truciznę, na drukcję obrażeń. Dobra. Przerabianie niebieskich leków. Jakie przerabianie? Jak mam przerobić rdzenie umysłu razy 13? Nie, no nic nie przerabiam. Przerabianie niebieskich lekarstw. Dobra, czyli bez sensu. Nie wiem o co chodzi, ale dobra. Fajna rzecz. Ciekawe. O, to kupuję. Bo to mi od razu chyba dodaje... Wyprzedane. No tak. Dobra, jak to wezmę, to co? Naprawdę jeszcze nie. Po użyciu znacznie zwiększę maksymalne zdrowie. Tylko czy to mi na trwale zwiększa zdrowie, na trwale, czy nie? Tego nie wiem. Sprzedajemy to też. Okej. Okay. Czyli mogę to wziąć i co? I trwale mi zwiększa? Nie wiem, zaraz się przekonam. Ale dobry sklepik, super. I mamy przy nim ognisko, super. O to chodziło. Jeszcze pogadamy z nim. Normalnie kowal jak w Soulsach. No. Przy śmiertelników mogę, ale nie. No mogę to też stworzyć, nie? Co tu mogę? No mam tego pełno, dawaj. Stworzę 2. Potwierdź. Też ta Lukrecja, po to się teraz przydała. Dobra, super.
Powiedzmy tyle. Ten lodos też przeciw porażeniom, trucizna, odporność na mróz, no ale to mrozu to nie mam na razie. Będzie kraina lodowa też. Dobra, to też ta koncentracja może być dobra, nie? Dobra, koncentracja, umiarkowane obrażenia, nie mam grzybek z głową węża i tutaj też nie mam. To mam. Nie, to deko długowieczność, to jest zwykła apteczka. Przez długi czas po użyciu, no ale to jest dobre. Oczywiście, 6. I później sobie to przepiszę. Super, dobra, ekstra. Idziemy dalej. No i teraz tak. O, tu jest właśnie, jak R3 wciśniecie, to całe statystyki. Szansa nakryta 8%, ale to jest już dużo. Jeszcze jak dowalę tym, to będzie dobrze. Premia do obrażeń, redukcja obrażeń nie mam. No na razie tak jest, no nie wiem, czy to jest dobrze, czy nie, ale słaby kostium mam, a tak mam słabiutki. No ale tak gram. Ekwipunek, ten później, ten, ale to na bossów jakiś większy. Postacie, 3 jeszcze postaci tutaj, elitarni 2, królowie 3. No już taka końcówka, no bo to będzie już końcówka, no jasno. Chociaż tam jeszcze mam dalsze przejścia. Idę, fajnie. I gdzie jestem? Formacja żółtego wiatru. Kurde. Co jest grane? Ja dziękuję, ale czad. Dobra, czy to nie jest to samo przejście, tylko z innej strony? Na dół zaraz zobaczymy. Może to jest to samo. No tak, przecież ja tutaj wszedłem. No dokładnie, super. Czyli poszedłem okrężną drogą i zrobiłem sobie skróty. Ale jazda, fajna lokacja. To jest szok, że to jest dopiero... Tak, to jest dopiero level chapter 2. To jest po prostu niesamowite. Gra jest dobra. No i teraz wiadomo. Dziewiątka jak nic daje tej grze w tym momencie od razu. Nawet na błędy przymykam oko. Bo gra się wybornie później. I to rozwijanie postaci, system walki jest po prostu świetny. Dokładnie. Bardzo dobrą grę stworzyli, bardzo. Chińczycy. A to nasz dziaduszek jakiś. Kurde, ale jazda. Tak, ten dziadek to był. Na początku. I się można wyciszyć po intensywnych walkach. Fajna muzyka i obrazy. Wyciszenie po 50. próbie po bosie. Nieudanej. Pomedytowaliśmy. Iskry gadane. Hurled by gales to and fro, changed from our former glow. When the Long King defied the court, the Jade Emperor was set to punish his entire house. The four sons of the Long King, deities of the four waters, fled. Deities? Not even they have control over their destinies. Once caught in the threads of karma, all are mere offerings on the platter. Four longs for... Oni tutaj opowiadają właśnie takim językiem. Pewnie w tamtych czasach tak było. Nie dopowiedzeń, tylko sam musisz się zorientować. To jest też bardzo ciekawe. Nawet trofea są podpisane w sposób taki niejednoznaczny. Musisz się domyśleć. Nie wiadomo, jak zdobywać trofea, jak w innych grach, tylko jest napisane na przykład: poszedłem na niebiosa, skoczyć z góry, aby wpłynąć do jeziora. No tak sobie panowałem teraz, ale taki jest opis trofeów wszystkich w tej grze. Nie do powiedzenia. Świetne.
czterech longów, no to longi to ja wiem, kto już, co to jest. When the Long King defied the court, the four sons of the Long deities, not even the ones caught. Dobra, to czyli jeszcze mam. When the Long King defied the court, the four sons. Dobra, okej, okay, wszystko jasne. Nic nie jest jasne, ale dziadek fajnie tutaj przedstawił. Na półmiska, no i tam musisz się dostać, to pewnie dalej będzie. Czterech longów, rządzą czterema wodami. No, świetne. Dobra, czyli teraz można tutaj wchodzić. Jedyne wyjście. A później tam jeszcze się cofniemy, bo mamy ten kamień jeszcze na początku obok tej jaskini i tego, tą studnię tam. Bo ja chyba teraz do tej studni będę mógł. Bo już użyłem raz tego bębenka. Pewnie to jest tylko w tej lokacji, no tak ten bębenek. Już raz go użyłem, więc może teraz będę mógł go użyć tam. No ale to się dowiemy w następnym, a tutaj sobie przejdziemy. Jeżeli nie ma bossa. Bo jak jest, to nie bardzo. To jest boss? No kurde, boss. Od razu boss, myślałem, że nie. Dobra, raz spróbuję. Król żółtego wiatru. O kurde, to ta masakra jest. Nieźle. Dobra, spokojnie. Czyli może tu jest koniec lokacji. Kurde, możliwe. No nieźle, mało mu zabieram. Masakra. Król żółtego wiatru. Normalnie se zagrałem. No mocny jest, bardzo. Tak, dobra, on będzie do zrobienia, tylko ja jeszcze pójdę w następnym tam dalej, gdzie nie byłem, mogłem tam tą lokację skończyć wcześniej, bo to jest chyba, tak widać, bosik taki chyba, mam nadzieję, że do przejścia następnej lokacji, nie? Dobra, użyłem tych, ich. Ale jazda. Co tu się dzieje? Ale to błąd był. Kosmiczni bossowie, naprawdę. Dobra, spoko. Trudny jest na pewno. Już widzę. Ale dobra, do zrobienia w następnym. Dobra, okej, okay. Połowę mu zabrałem za pierwszym, także jest bardzo trudny, no widać. I to pewnie tutaj jest ta lokacja, która jest chyba ostateczną lokacją, tak? Tak myślę. Myślałem, że tamta. No nic, dobra, to ja się przeniosę teraz tam. No bo to już jest jasne.
Chyba wszystko raczej. A jak nie wszystko, to jeszcze ten. Ale przeniosę się tam do. No jest, no tutaj bierz to. No zaraz pokażę. Dobra, tu. To było tutaj, nie? To było to, czy to? Bramę, brama. Formacja żółtego wiatru. No dokładnie to jest tu, ale most to nie tam dalej, bo osada, tak? Chyba to. Tak, to się wszystko połączyło. Tak, takie drogi, super, naprawdę. I bez mapy gra, no. Dokładnie. I tu idziemy. Tutaj muszę, bo ja tutaj po prostu tego akolitę też pokonałem. Uciekamy im. Akolita pokonany i się cofnąłem. Właśnie, mogłem iść dalej. Nie wiem, znaczy zobaczę czy. Bo ten to chyba właśnie, co teraz z nim walczyłem przed chwilą, to jest chyba ostatecznym tutaj przejściem do trzeciego chapteru, no rozdziału. A tutaj mogłem dalej ciągnąć, no właśnie. Dobra, w porządku. Więc od następnego będziemy tutaj zaczynali. Od tego momentu. Tylko zobaczę co tu jest, bo ja tutaj tylko doszedłem i koniec. A tu jest przecież dalsza lokacja jakaś, no oczywiście, że tak. Dokładnie, tu nie wejdę. Fajna jaskinia i trzeba tutaj dalej eksplorować. Też pewnie boss. No właśnie, tu są dalsze. Tak, sprawdzę jeszcze 2 minuty. O kurczę, nowe stwory właśnie. Kurde, dajcie mi kostur jakiś lepszy. No tak to jest okej, no. Dobra, to jest lokacja, gdzie muszę w następnym odcinku dokończyć ją. A tu jest na pewno dalsze jakieś przejście, oczywiście, no tutaj nie zejdę. Ale idę tutaj i tu mam przeciwników. No dobrze, no to ja na tym zakończę. Fajny odcinek, dużo żeśmy zobaczyli. No i kolejni widzę, bo sobie czekają. Unikatowy przednie, szklany relikwiarz. To chyba do tego, nie? Ta, to jest następny ten, co to daje? Doskonały unik, przywracanie kompletnej wytrzymałości. No też może być, nie? Dobra, w porządku, ok. Serdecznie dziękuję za ten odcinek. No i jak chcecie dalej mnie oglądać, zapraszam do następnego. Hej!